Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie premierowo na kanale. Niedziela, dla mnie 8 rano, dla was 17. Dlaczego? Ponieważ to Fate to Silence. Nowa gra. Gra survivalowa dla jednego bądź też dwóch graczy, osadzona w postapokaliptycznym, ogarniętym wieczną zimą świecie. Wszystko wokół pokrywa śnieg i lód. Natura uległa spaczeniu, mroźne pustkowia przemierzają wyjęte z najgorszych koszmarów spory. Będzie ciekawie. Dziękuję oczywiście serdecznie producentowi i wydawcom, producent Black Forest Games, wydawca THQ Nordic za udostępnienie gierki, za to, że mogę sobie pograć przedpremierowo, a premierę wy macie w tym momencie właśnie w niedzielę o godzinie 17, czyli dla mnie za kilka godzin, dla was niedziela godzina 17. Nie przedłużamy, nie grałem w gierkę, widziałem tylko sam początek, jakiś gameplay u Korle, który był robiony chyba sprzed półtorej roku, takiej wczesnej becie. W tym momencie gierka będzie dostępna dla wszystkich za 107 zł na Steamie, z tego co pamiętam. Link oczywiście w opisie. Moi drodzy, czy ta gierka będzie serią na kanale? Nie wiem, to zależy od was. Przede wszystkim od was, ponieważ to wy musicie dać mi znać, czy tą gierkę chcecie na kanale dalej zobaczyć, czy nie. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli podobało wam się bardziej, komentarz. Możecie dać mi informacje właśnie w komentarzach i poprzez łapki w górę, czy tą serię chcecie na kanale zobaczyć, czy mam ją ogrywać dalej, czy też może przejść do czegoś innego. A więc nie przedłużamy, zaczynamy. Wybierz poziom trudności. Odkrywanie albo przetrwanie. Aha, mamy tylko dwa poziomy trudności, okej. Pozwala bezstresowo zagłębić się w świat gry i śledzić jej fabułę. Niezbyt wymagający, z nieskończoną liczbą żyć i dużo wykształconymi... Dużo wytrzymalszymi ocalałymi. W trybie odkrywania osiągniesz i krąg cierpienia są wyłączone. Osiągnięcia, aha. Odblokowania zdobyte w trybie odkrywania nie przechodzą do trybu przetrwania. O kurde. Walka o przeżycie w obliczu wyczerpujących zasobów, bezlitosnych warunków pogodowych i śmiertelnie groźnych potworów. Będziesz ginąć i się odradzać, krok po kroku zbliżając się do zwycięstwa. Bez planowania nie przetrwasz. Ograniczona liczba żyć, ale krąg cierpienia pozwoli ci unikać permanentnej śmierci. Osiągnięcia można zdobywać tylko w tym trybie. Nie no, zagramy oczywiście sobie w przetrwanie, bo jakieś wyzwanie musi być postawione. Natomiast przetrwanie chyba ma tylko jeden poziom. Po prostu jest przetrwanie. To ciekawe, w tej grze mamy tylko kilka żyć. Chyba 6 bodajże, z tego co pamiętam. Jestem bardzo zajarany, powiem wam szczerze, tą gierką. Cieszy mnie to, że ona wyszła, że będzie dostępna dla wszystkich, że będzie w nią można pograć. Widziałem właśnie jakiś czas temu gameplay i był ogólnie fajny. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Także pamiętajcie, dajcie mi znać ewidentnie w komentarzach. Chcecie zobaczyć kolejne odcinki. Dead again. Znowu żyjesz. Cold. Pale flesh, a feast for maggots. But the maggots have to wait. I'm not finished with you. Not yet. You failed. I triumphed. Cycle begins. Zaczynamy od razu. But know this, when the last flame goes out, there's no more resistance. O kurde. O kurde. Powiem wam, że... Your work destroyed. No one remains. O, you are alone, sinking in a sea of corruption. Morze spaczenia. Utoniesz w nim. Ogólnie świat jest cały zamarznięty. No weapons. This
Mam broń. Tutaj jest broń jakaś. Pochodnia. O Jezu, jak się wystraszyłem. Co to jest? Dobra, uniki. Spacją, przełód autonomy kierunku, trzymasz. Dobra, blokuje ataki. I walka. X-em. Namierzanie, niskie obrażenia i zrzucie wytrzymałości, wysokie obrażenia i zrzucie wytrzymałości, przełamuje blok. Prawy, lewy klawisz, dobra. Nie mamy wyjścia. Ej, no co jest? A przytrzymać trzeba. Okej, okej. Dawaj go jeszcze raz, walnij go! No, walnij go! I odskok, odskok, odskok! Kopnij się! Nie zawsze działa, to powiem wam szczerze. Co? Chcą cię zjeść? Obudź się, użyj kryształu. Kryształ. Ojej. Mogę sprintować, okej. Okay. Czy mnie goni? Nie. Oczyść. O! To mój syn chyba. Teraz zobaczymy dalej. I knew you'd come back. I saw the lights up there. Soon the last light will go out. Then you'll be mine forever. I hate those awful things. Why won't they just leave us alone? It's all right. I'm here now. Nothing's going to hurt you. Promise you won't leave me alone like that again, Dad. Allie, I have to go find supplies. We're low on food and firewood. Remember seeing the cargo ship? In the mountains? I bet that's full of supplies. It's too far right now, Allie. We'll just have to make do. Dobra, przetrwaj, znajdź zanie drewno na opał. Wypocznij przy jednym z ognisk, poczekaj zamiecie w jednym ze schronień. Rekrutuj, uratuj innych ocalałych, prowadź swoich sprzymierzeńców, odbuduj swój azyl, oczyść. Zniszcz twierdzę spaczenia, odbijaj bastiony, podbijaj nowe tereny. Czyli mamy też wyzwania. Bardzo fajnie. Jakaś mamy mapę, okej, okay, zarąbiście. Jak mamy mapę... O nie, ona wielka jest. Powiem wam szczerze. Okej. Okay. Przeciągnij, upuść znacznik. A, mogę znaczniki sobie robić. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Or just lie down in your grave, waiting peacefully for your inevitable end. Cieszy mnie to, że... A, nie mamy skopu jako takiego. O, trochę za głośno jest ta gierka. Ja delikatnie za głośno, czekajcie. Cieszy mnie to... Dźwięki otoczenia, ogólna głośność. Dźwięki otoczenia może. Dialogi też delikatnie obniżymy. Głośność interfejsu też zjedziemy niżej. To jest trochę lepiej, mam nadzieję. Raczej ja mogę coś z tym zrobić? Nie, z tym nie mogę nic zrobić. To jest po prostu... Dobra, schowaj to. Okej, okay, czyli mamy po prawej u góry wskaźniki walki, je widzę jakieś, jedzenia, chłodu. Szybki atak, silny atak. Patrz, ja mogę zbierać te deski. Nie, desek nie mogę zbierać, dobra. Nie mogę też przeskakiwać przez przeszkody. Odkryto nowy teren do zbierania. Okej, okay, czyli możemy tutaj coś pozbierać prawdopodobnie. Chyba, że to chodziło, czekajcie. Mogę przybliżyć? Mogę przybliżyć.
Dobra, mamy domek, mamy naszą bazę. A, po lewej stronie są tereny do zbierania. Tam. Czyli tu są gdzieś tereny do zbierania. A tam się przejść. Jak to wygląda kozacko, powiem wam szczerze. O, srogo. Tu są góry. Co to jest? Wiecie, widzi. Ogrzewający odłamek. A, takie buty. Okej, okay, okej. Okay. Jak ten śnieg skrzypi w ogóle. Wy to nie wiem, czy, chyba słyszycie takie rzeczy też również. Mam nadzieję. Czego nie mogę zebrać? Gówniny. Zetnij zdrowe drzewo, aby pozyskać ten guide dla swoich przymierzeńców. Lights and signs. Reflections of your deranged mind. Okay. Ignore them. A ja nie mogę, bo muszę mieć jakąś siekierę, żeby ten... Interakcja. No potrzebuję siekierę, no właśnie. Więc ja pominąłem coś tam. Bo tam coś jest. Co to? Lód skrzypi, wszystko skrzypi. Co to jest? Jakaś baza? Nieistotne, a to weźmiemy sobie. Tylko tak można było to wziąć. Ej, no weź to. Weź to mi się. Chyba ukryj to. No, schowaj to. Ej, no to wygląda, jakby można było coś stąd wziąć. To jest podświetlone, ale nie wiem czemu. Ale nie mogę sobie z tym poradzić. Dobra, na razie wychodzimy stąd, zobaczymy dalej. Najgorsze jest to, że rośnie nam chłód i to tak dosyć srogo. Najwyżej w pierwszym odcinku umrzemy już, trzeba będzie pomyśleć. Trzeba będzie jakoś to ogarnąć wszystko. Tereny bardzo ładne, ten śnieg skrzypi mi pod butami. Renifery nie są jeszcze całkowicie ogarnięte spaczeniem. Poszukaj materiałów i potrzebnych do stworzenia łuku. Ale żeby stworzyć łuk, to ja na pewno potrzebuję zrobić sobie siekierę, żeby ściąć drewno. Bez siekiery tutaj nic nie zrobimy. Dobra, zobaczmy. Mapa świata, powiększ widok, przyciągnij też legenda. Tam ktoś ma. Po którym to było? Pod O mamy. Dobra. Dzień pierwszy. Opał, opatrunek elektryczny, włókna. Zasoby. Sprawdzę sobie właśnie ten. Sprawdzę sobie teraz. Okej, mamy coś takiego, dobra. Upuść przedmiot. Upuść skrót. Zamknij. Ekwipunek. Tworzenie. Możemy stworzyć coś. Okej, ognisko możemy stworzyć. Potrzebuję drewniany opal. Mamy jedno ognisko. A nie, nie mamy ognisko. Już przedmiot. Co ja mogę zrobić? Włókna jakieś mogę zrobić. Ale na razie włókna nie chcemy robić, bo my potrzebujemy najbardziej siekierę. Siekiera. Pozostałość, nieskończone, nieskażone drewno i włókna. No włókna mamy, okej. Okay. Czy włókna możemy zrobić? To musimy wrócić się do naszej bazy. I poszukać... jakiś kawałku drewna, tak dalej. Było. Jeszcze miałem E mi się pojawiło na chwilę. Nie? Czy widziało? Przeszukaj. O, pięknie. Weź wszystko, R. No dużo tego nie było, ale zawsze coś, prawda? No kurde, no coś było, nie było. To nam może pomóc w przetrwaniu tej w ogóle zdrowej zimy i tego niezbyt przyjaznego terenu. Brakuje mi skakania w tej grze, w sensie, że nie mogę skoczyć, mam tylko uniki ogólnie. Chyba, że skoki są po czymś innym. To jest skrada, nie? Ej, nie. Dobra, u góry wejdziemy sobie, zobaczymy. Moje macki.
to szczylo. Kurde. Tak u mnie. Walgo. No atakuj. No wyłaź stamtąd. Korku. Trzeba go dojechać. Uciekaj. O, mam jakąś podpowiedź. Okej, dobra. I mam jakieś podpowiedzi dodatkowe jeszcze. Dobra, weź wszystko w ogóle. Co tam się przyda? Jezu! Atakuj. I mocny atak. Pięknie. On mnie zaraz zabije. No atakuj go. Dawaj go. Nie. Okej. Krześ. Enter. Chyba straciliśmy właśnie jedno życie. Zostało nam tylko kilka. Moje ogniska, to są moje życia wszystkie. O kurde. No my faktycznie mamy tylko kilka żyć. Dobra. Ile mam tych żyć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mi zostało. A czemu dwa są zgaszone, skoro w sumie tylko raz zginąłem? Co było? No, to srogo. Dobra, poczekajcie. Zastanówmy się najpierw. Moje zadania... Mogę na F skakać! Się nie sprawdziłem wcześniej, no bo po co? L nic, M to jest mapa, okej, to już wiemy. B. A, pod B mogę coś budować, coś z bazy mogę zbudować. Okej, spoko. A, pod F mamy tylko te pomoc tamtą. Poczekajcie, mnie interesuje... I to było, inwentory, okej. Stworzenie, to możemy stworzyć. Brakuje mi... Ekwipunek, siekiera, kraty, skażone drewno i pozostałości znaleźć. Dobra, to idziemy szukać. Czyli to takie łatwo wcale nie będzie. Ale dobra, damy radę. A już się skończyłeś. Napełnij beczkę, aby odpocząć w tym schronieniu. Umieść ognisko. Tajemna esencja. Otwórz skrytkę. To w ogóle jest. Tajemna esencja, włókna, opatrunek. Larwokłącze, krwawy róg. Morczysty. No, będziemy dalej zobaczyć. Majster, weź się lekko rusz. Okej. Tajemna esencja. Ja nie wiem, czy ja powinienem w ogóle swoją tą... Bo to chyba moja baza jest. Nie wiem, czy w ogóle powinienem to okradać w taki sposób. Ale zobaczymy. Prawie do góry. Na wieżę. Co tu mam ciekawego? Co to? Chłopień nadziei. Za chwilkę będziemy zastanawiać się, co to w ogóle jest.
Tajemna esencja. Tab odpocznij też, aby połączyć efekty. Aha, czyli możemy się leczyć teoretycznie. Odpoczywając. Okej, głód nam wzrasta. To jest złe na pewno. Ale musimy ogarnąć, co tu możemy jeszcze znaleźć w tej naszej bazie. Może coś ciekawego nam tutaj wpadnie w oko. Jest ten ziomek. Tam jest coś jeszcze. Okej, mamy to. Chcę się wspinać? Nie, wspinać się nie mogę, ewidentnie. A tu pominęliśmy to jeszcze, patrzcie. Dobra. Idziemy w takim razie działać. Ktoś tu jest? Tak? Dobra, idziemy dalej. On się szybko się męczy. Ale na to będzie uważać, naprawdę. Nic nie mam, przede mną tam coś leży, widziałem. Coś jednego i coś tam na dole jest. Ja mogę tutaj wejść? Mogę tam wejść. Coś jest nie chyba. Cało miejsce budowy. Okej, zobaczmy co tu jest ciekawego. Chyba nie za... No nie, nie pęknie. Myślałem, że pęknie mi ta woda tutaj ogólnie. Dobra. Larwo kłącze. To będzie badać, co robi larwo kłącze. I moczy mordy znaleźliśmy. Kurde, nie tak nie zdawisz. Tam jest. Okej. Bez szelest. No wiem, że drewno, ale ja nie mogę drewność. Drewno opał, okej, super. Mamy jakiś drewno opał. I z tego trzeba będzie korzystać bardzo mocno, żeby ten. Tam jest jeszcze drewno. Nie mogę czaić to. A coś się świeci zobaczcie u góry. Tam coś się ewidentnie świeciło, idziemy zobaczyć. Nie wiem czemu to się świeciło, ale świeciło się. Pole renifera. No ale teraz nie mogę, bo nie mam łuku jeszcze. Musimy ogarnąć sobie łuk. Jest coś. Ptaszki mi widziały. Okej. Coś u góry jest. Wejdę. Darwo kłącze. Nie wiem czy ja tam wejdę. Zobaczymy. Tu mi sprawdźmy to, co nam zależy. Chyba, bo się zmęczysz się zżygasz, kolego. Trzeba będzie bardzo mocno racjonować to bieganie i do tego jeszcze głodny się robi, ale chyba miałem jakieś jedzenie w plecaku, te larwy kłącze, bo da się zjeść. Mi się wydaje przynajmniej. O, tu jest coś jeszcze. Jest szelest. To jest. Padaj. Przeszukaj. To mi zrobi krzywdę ewidentnie. O, już nie strasz, nie strasz już. Już mnie nie strasz, ja się ciebie nie boję, nie poddam się tak łatwo. Tam u góry coś ominęliśmy, po lewej stronie. Tędy chyba. Tam coś było.
podejście? Ja tu nie mam żadnego podejścia. A wracamy. Widzę jelonka. Ojej, tu prawie spadłem. Musimy dostać się do tych zabudowań tam za tą górką, z tą skałą. Zobaczymy, co one robią, co one mogą mi pomóc. Widzę po lewej stronie na tym znaczniku, że mamy jedno jedzenie, więc coś tam możemy zjeść. Aczkolwiek nie mamy tego zbyt wiele. I chłód nam rośnie bardzo mocno. Są 3 stopnie chyba z tego, co widzę, albo mamy 3 stopnie... Nie no, chyba na dworze 3 stopnie są. To nie powinniśmy tak zamarzać, w sumie 3 stopnie to nie jest... To nie jest nowe zdarzenie odkryto. Jakie nowe zdarzenie? Jest. Renifer. To tato się u góry ewidentnie jest. Tylko, że zapada mrok. Brodzimy w śniegu. Czyli że co, że nocą tutaj wychodzą potwory? Że nocy trzeba unikać? To mi chciałeś powiedzieć? Tam do góry muszę jakoś wejść. Tam coś ewidentnie jest u góry, ale jak tam się dostać? Jak tam dojść? Zobaczcie, z tej płaszczyzny tego nie widzę, ale to u góry gdzieś tam było. Musimy zobaczyć, jak tam się wchodzi. Jak tam się dostać za pierwszym razem? Zobaczyłem się. Napisywanie, czyli są jakieś zapisy, okej. Okay. Okej, okay, bardzo mnie to cieszy. Komu się zimno robi. To nie wróży nic dobrego. Tu się nie powspinamy. Coś tu w ogóle jeszcze mamy do zebrania? Chyba wracamy do tego, do bazy naszej. Prześpimy się, żeby nie umrzeć zbyt wcześnie. Bo tego byśmy nie chcieli. Ja tylko mam nadzieję, że syna nie muszę karmić. On sam się nakarmi. Pełni beczkę. Napełnimy beczkę. Myśl ognisko. Chcę umieścić ognisko. Aha, można w środku, musimy je skraftować. Dobra, czekajcie. Może nie. Brakuje mi drewna na opał jeszcze. O nie, najgorzej. To musimy iść szukać jeszcze w takim razie. Dobra, lecimy na szybkości szukać. Jak to tu się robi seriously ciemno. Potrzebujemy 4 drewna na opał jeszcze. Tam gdzie było drewno. Jest pod spodem coś. Wydaje mi się, że jak zbyt długo używam tej mocy, tej V w sensie, to mogą mnie wtedy atakować potwory jakieś. Dobra, pójdziemy tam zobaczyć jeszcze raz. Tam coś jest ewidentnie, ale nie mogą tego podnieść. Może teraz mi się uda. Op. A, trzeba podskoczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już wiedziałem. Weź wszystko, oczywiście. Mamy dwie miksturki leczenia chyba, z tego co wiem. Może jedną. Jedną mamy. Brakuje bardzo mi jakichś rzeczy do tego, do właśnie porąbania drewna. Musimy to ogarnąć koniecznie. Leży? Zgadza się. Drewno opał, okej. Okay. A to
co będzie. Opatrunek w... Tam po lewej było. A, zamarzam. Wiesz coś drewna na ogniu? No staram się, staram się. Bo nie za bardzo... Tam coś jest. Bo nie za bardzo mam skąd to drewno pozyskać. Tu się pojawia pewien problem. Czały, o! Czały bardzo chętnie przyjmę. Dobra, leczenie. O, dobra. Teraz tak. No ewidentnie szukamy... Tam jest coś. Ewidentnie szukamy czegoś na opał. To nam teraz ratuje życie. Musimy to znaleźć, koniecznie. To bardzo szybko. Oj, renifera. Bardzo chętnie bym go polował, na razie nie mam jak jeszcze. Tarwo włączę. Idziemy dalej zobaczyć. Majster, ja wiem, że zamarzasz, ale ja nie mam teraz jak się rozgrzać nawet. Nieskażone drewno. Ja mam już wystarczającą ilość do tego, do zrobienia ogniska. Jeszcze brakuje mi... trzech? Czekajcie, 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 czekajcie. Drewno opał, ale mogę to sobie stworzyć z tego. Dobra, mamy drewno na ognisko. Idziemy się ogrzać. Wracamy do bazy. Bazo, lecę do ciebie już. No już, 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 już. Wytrzymasz chwilę, wytrzymasz, wytrzymasz. Nie zamarzaj, stary. Tu się ciemno robi. Ja pierdzielę. Tu jest baza. Stary, dasz radę. Nie przejmuj się. W brzuchu mi burczy. Ale do jedzenia coś mam, więc damy sobie radę z jedzeniem na pewno. Tylko ciekawe, czy ja muszę wracać za każdym razem do bazy, żeby móc się ogrzać, czy mogę sobie postawić ognisko u mnie i ogrzać się gdziekolwiek. Pełni beczkę. Taki mam plan. Dobra, robimy ognisko. A nie ognisko. Destroying the ambience with a fire. I'll send something worse. Może mogę coś stworzyć teraz sobie tutaj przy ognisku? To mało. Okej, spada mi to. I musimy coś zjeść jeszcze. Pod dwójeczką mamy jedzenie. Temporary patch. I'll rip you to shreds. Okej, no zjadłem to już. Mogę coś sobie skrafcić. Za mało zasobów. Potunek leczniczy, lecznicza, jedzenie. Muszę stworzyć sobie jedzenie jakieś. Wejdziemy na maksa. Jeszcze jedno. Ja? Użyj przedmiotu. To jest jedzenie. Okej, okay, i spadł mi ten. Dobra, dobra, dobra. Czyli tak źle nie będzie, ale... A, mogę i spać i mogę skrytkę wazylu jeszcze otworzyć sobie. Ja sobie pójdę spać w takim razie. Okej. Dobrze, moi drodzy.
Nie przedłużamy, kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mnie ta gra wkręca. Chciałbym ją pograć troszeczkę dłużej. Jeżeli wam się podoba, pamiętajcie o tej łapce w górę i o komentarzu. I widzimy się w kolejnym odcinku z Fate to Silence. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć.